Witam Państwa, dzień dobry. Dziękuję za zaproszenie i możliwość uczestniczenia w tej uroczystości. W swojej prezentacji powiem Państwu kilka słów na temat naszej strategii wykorzystania funduszy unijnych w nowej perspektywie finansowej, trzeciej perspektywie finansowej, w której Polska i jej regiony będą uczestniczyły. W największym stopniu skupię się na programie operacyjnym Inteligentny Rozwój, z tego względu, że wydaje się, że ze względu na tematykę tegorocznego forum, ze względu też na Państwa zainteresowania, wydaje mi się, że to będzie najciekawsza część prezentacji dla Państwa. Na tym slajdzie przedstawiłem pokrótce główny rozkład programów operacyjnych. Jak Państwo widzicie, utrzymany został ten podział znany z obecnej perspektywy, czyli podział na programy krajowe, podział na programy regionalne z jednym programem, powiedzmy, o charakterze makroregionalnym, jaką jest Polska Wschodnia. Największy program operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Na drugim miejscu program operacyjny Inteligentny Rozwój, który zastąpi obecnie wdrażany program operacyjny Innowacyjna Gospodarka. Jeśli spojrzymy na alokację, ta alokacja jest zbliżona do obecnego programu, natomiast realnie będzie to więcej środków na wsparcie innowacyjności, przedsiębiorczości, z tego względu, że w obecnym programie Innowacyjna Gospodarka jest ten spory komponent związany z Polską cyfrową, informatyzacją. Obecnie tym zagadnieniom poświęcony jest oddzielny program operacyjny, natomiast cały Inteligentny Rozwój będzie skupiony na wspieraniu innowacyjności. Wspomniany program Polska Cyfrowa, Polska Wschodnia, Pomoc Techniczna, regionalne programy operacyjne, wyrazem uznania dla sprawności regionów w zarządzaniu funduszami unijnymi, w realizowaniu projektów, wdrażaniu, jest to, że w nowej perspektywie regiony będą zarządzały większą częścią środków strukturalnych przyznanych nam z Unii Europejskiej. Wszystkie programy operacyjne, krajowe, regionalne zostały już wysłane do Komisji Europejskiej. Są one na różnym poziomie zaawansowania. Z programów krajowych najbardziej zaawansowane są negocjacje dotyczące programu Polska Cyfrowa. Jeśli chodzi o nasz program, w którego przygotowaniu ja biorę udział, to jest program operacyjny Inteligentny Rozwój. Jesteśmy po pierwszej rundzie negocjacji z Komisją Europejską. Przed nami druga runda. Rozmowy są trudne, tematów do dyskusji jest dużo. Będziemy starali się jak najszybciej dojść do porozumienia z Komisją Europejską i możliwie najszybciej doprowadzić do przyjęcia tego programu przez Komisję. Wsparcie innowacyjności w latach 2014-2020. Wiemy o tym, że w polskim systemie wspierania przedsiębiorczości, innowacyjności potrzebne są zmiany. Potrzebne są zmiany również po stronie przedsiębiorstw. Przede wszystkim polska gospodarka bardzo potrzebuje zwiększenia nakładów na działalność badawczo-rozwojową, w szczególności nakładów pochodzących z sektora prywatnego. Mamy w Polsce wiele fantastycznych przykładów projektów realizowanych we współpracy sektora naukowego, sektora badawczego z przedsiębiorcami. Natomiast to jest w dalszym ciągu za mało. To jest zbyt mała skala, żeby ona znalazła odzwierciedlenie w realnej gospodarce. I potrzebujemy takich projektów więcej. Potrzebujemy instrumentów, które będą zachęcały sektor naukowy i sektor przedsiębiorstw do współpracy. Wiemy, że taka współpraca ma miejsce, również tutaj na Mazowszu. Wiemy, że są przedsiębiorcy, którzy bardzo aktywnie współpracują z politechnikami, z uniwersytetami, z instytutami badawczymi. Natomiast, tak jak już mówiłem, to jest w dalszym ciągu za mało, żeby znalazło to odzwierciedlenie w tak dużej gospodarce, jaką jest polska gospodarka. Wydobyć potencjał tkwiący w sektorze MŚP. Wydaje mi się, że o tym potencjale, który tkwi w sektorze MŚP, akurat
przed takim audytorium nie muszę specjalnie dużo mówić, zwiększyć stopień komercjalizacji wyników prac badawczych, bo cóż to są za innowacje, które nie są wdrożone. Wydaje się, że to są najważniejsze nasze zadania, najważniejsza część naszej strategii do realizacji w następnych latach. Do czego chcemy doprowadzić, wdrażając takie priorytety? Wydatki na badania i rozwój jako procent PKB to jest chyba najczęściej używany wskaźnik służący do obrazowania poziomu innowacyjności gospodarki. Wskaźnik pewnie nie jest doskonały, ale doskonałych wskaźników nie ma. Zakładamy, że w 2020 roku nakłady na działalność badawczo-rozwojową będą stanowiły w Polsce 1,7% PKB. Zadanie na pewno trudne, ale możliwe do realizacji. Obecnie według danych GUS-u za 2013 rok wskaźnik wydatków, nakładów na badania i rozwój w stosunku do PKB to jest 0,9%. O ile dobrze pamiętam, w momencie wstępowania Polski do Unii Europejskiej ten wskaźnik wynosił niewiele, ponad 0,5%. Postęp jest, choć oczywiście wszyscy chcielibyśmy, żeby był szybszy. Częścią tego wskaźnika nakładów na badania i rozwój jest wskaźnik nakładów prywatnych ponoszonych przez sektor przedsiębiorstw na badania i rozwój. I o ile jeśli chodzi o wydatki publiczne na B+R, to jesteśmy stosunkowo niedaleko od tego optimum, które chcielibyśmy osiągnąć. O tyle potrzebujemy rzeczywiście radykalnej zmiany. Wydaje mi się, że słowo radykalne to jest dobre słowo, żeby to zobrazować. Jeśli chodzi o wydatki sektora prywatnego na badania i rozwój. Tak wygląda struktura programu operacyjnego Inteligentny Rozwój. Pierwsza oś, wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja naukowo-przemysłowe. Jak łatwo zauważyć na tym grafie, tej osi priorytetowej poświęcona jest największa część alokacji, ponad 40%. To pokazuje, że to jest nasz priorytet. Że w tym widzimy szansę i potencjał rozwoju polskiej gospodarki. Druga oś, wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach. Również relatywnie duża część alokacji poświęcona będzie tak naprawdę wdrożeniom. W dużej mierze wdrożeniom tych pomysłów, które zostały wypracowane dzięki środkom przekazanym na rzecz różnego rodzaju projektów w ramach pierwszej osi. Wsparcie otoczenia i potencjału innowacyjnych przedsiębiorstw. To jest oś, z którego korzystał będzie ten ekosystem wspierania innowacyjności, przedsiębiorczości, o którym była już dzisiaj mowa. Czwarty priorytet, zwiększenie potencjału naukowo-badawczego. Kilka słów na temat tego, jak wyobrażamy sobie wsparcie w ramach pierwszej osi priorytetowej POIR. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja naukowo-przemysłowe. Chcemy tutaj wspierać projekty badawcze inicjowane przez przedsiębiorców, realizowane przez przedsiębiorców samodzielnie lub we współpracy z sektorem naukowo-badawczym. Oczywiście ten model wdrażania projektów przez konsorcja naukowo-przemysłowe to jest model najlepszy, najbardziej przez nas pożądany. Istotną częścią tej osi będzie wsparcie prowadzenia prac badawczo-rozwojowych z udziałem funduszy kapitałowych. To jest część programu, która będzie rzeczywiście bardzo istotna. Do tej pory fundusze kapitałowe w bardzo niewielkim stopniu angażowały się w finansowanie tych najbardziej ryzykownych w skali ryzyka przedsięwzięć badawczo-rozwojowych. W nowym programie chcielibyśmy zaangażować się razem z sektorem prywatnym do finansowania tego rodzaju działań.
Beneficjentami będą przedsiębiorstwa, w szczególności małe i średnie przedsiębiorstwa oraz duże przedsiębiorstwa. Przy czym jeśli chodzi o duże przedsiębiorstwa, to zapewne Państwo wiecie, że w nowej perspektywie finansowej możliwości wspierania projektów realizowanych przez duże przedsiębiorstwa będzie mniej. Ten priorytet ewidentnie będzie postawiony na finansowanie MŚP. Jeśli chodzi o duże przedsiębiorstwa, to myślimy o wspieraniu projektów badawczo-rozwojowych, czyli tych najbardziej ryzykownych, natomiast w dużo mniejszym stopniu wdrożenia, które w tej skali ryzyka stoją trochę niżej, a też jest stosunkowo łatwiej zdobyć na nie finansowanie na rynku komercyjnym. Druga oś priorytetowa, ta oś wdrożeniowa, wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach. Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R z wykorzystaniem instrumentów zwrotnych lub mieszanych, czyli zawierających zarówno część dotacyjną, jak i część zwrotną, czy to kapitałową, czy to dłużną, czy gwarancyjną. Tworzenie warunków infrastrukturalnych do prowadzenia działalności B+R przez przedsiębiorstwa. Myślimy tutaj o wspieraniu takich projektów, które mają prowadzić do tworzenia działów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach, czy to w formie centrów badawczo-rozwojowych, czy to w formie jakichś działów, komórek B+R przy zakładach produkcyjnych na przykład. Jeżeli rzeczywiście naszym celem i bardzo ważną częścią strategii jest zwiększenie nakładów prywatnych na działania badawczo-rozwojowe realizowane przez sektor prywatny, no to to działanie ma stworzyć, może to jest złe słowo, rozwinąć bazę infrastrukturalną, przy pomocy której przedsiębiorcy będą mogli realizować swoje projekty badawcze. Kredyt na innowacje technologiczne to jest rozwinięcie instrumentu dobrze już znanego pod postacią kredytu technologicznego, wdrażanego również w programie operacyjnym Innowacyjna Gospodarka. Fundusz gwarancyjny dla wsparcia innowacyjnych przedsiębiorstw. To jest instrument, który nie ma obecnie swojego odpowiednika w programie operacyjnym Innowacyjna Gospodarka. Chodzi nam tutaj o wspieranie takich projektów, takich beneficjentów, którzy mogą zwrócić się o wsparcie, mogą zwrócić się o finansowanie do sektora komercyjnego, do banków, mają zdolność kredytową, natomiast nie mają odpowiednich zabezpieczeń, żeby uzyskać takie finansowanie. I takim instrumentem jak gwarancje chcemy wypełnić tę lukę, która do tej pory istnieje. Wsparcie przedsiębiorstw przez fundusze typu Venture Capital, sieci aniołów biznesu, fundusze kapitału zalążkowego. To jest bardzo trudna część rynku. Ale wiemy, że trudno jest budować gospodarkę opartą na wiedzy bez rozwiniętego sektora wyspecjalizowanych funduszy wspierających kapitałowo najbardziej ryzykowne przedsięwzięcia. Beneficjentami będą przedsiębiorstwa, koordynatorzy klastrów, taka formuła jak fundusz funduszy, sieci aniołów biznesu, instytucje otoczenia biznesu, fundusze venture capital. Trzecia oś priorytetowa programu wsparcie otoczenia i potencjału innowacyjnych przedsiębiorstw. Zakładamy następujące typy projektów. Wsparcie ochrony własności przemysłowej przedsiębiorstw, stymulowanie współpracy nauki z biznesem, bony na innowacje, rozwój i profesjonalizacja proinnowacyjnych usług instytucji otoczenia biznesu. Przy czym przy wspieraniu instytucji otoczenia biznesu chcemy troszeczkę zmienić akcenty. Chcemy w większym stopniu kierować środki do przedsiębiorców, którzy to następnie dzięki tym środkom będą mogli szukać i znaleźć na rynku instytucję otoczenia biznesu, która dostarczy mu określoną usługę. Takie bardziej podejście niż podażowe. Wsparcie przedsiębiorstw i jednostek naukowych w przygotowaniu do udziału w programach międzynarodowych. To jest oczywiście również bardzo ważna część naszej strategii. Wszyscy wiemy, że coraz większe znaczenie ma udział
polskich jednostek naukowych, badawczych, ale też przedsiębiorstw w różnego rodzaju programach międzynarodowych, finansowanych na przykład bezpośrednio przez Komisję Europejską. Nacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw też dzisiaj przez chwilę była bardzo dużo o tym, że o tym, jak bardzo ważne jest wychodzenie przedsiębiorstw na rynek globalny i chcielibyśmy przy pomocy różnego rodzaju instrumentów im w tym pomóc. Beneficjentami oczywiście przedsiębiorstwa, konsorcja przedsiębiorstw, jednostki naukowe, uczelnie, instytucje otoczenia biznesu, specjalne strefy ekonomiczne, koordynatorzy klastrów, jednostki administracji publicznej. Czwarta oś priorytetowa programu, zwiększenie potencjału naukowo-badawczego. Patrząc na alokację, może stosunkowo mniej istotna oś, natomiast patrząc na cele programu, na pewno bardzo ważna. Finansowanie badań naukowych, w tym strategiczne programy badawcze dla gospodarki, regionalne agendy naukowo-badawcze. Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki. Finansowanie wybranych projektów z polskiej mapy drogowej infrastruktury badawczej. Polska mapa drogowa infrastruktury badawczej to jest taki dokument przyjmowany przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego, zawierający najbardziej strategiczne, najważniejsze inwestycje w infrastrukturę, najczęściej dużą infrastrukturę badawczo-rozwojową. Też dzisiaj była o tym przez chwilę mowa, że w infrastrukturę, w laboratoria zainwestowano dotychczas ze środków unijnych bardzo duże kwoty. Wydaje się, że w przyszłości skala tego potrzebnego wsparcia jest mniejsza, natomiast rzeczywiście wybrane projekty, takie najważniejsze z tej mapy, chcielibyśmy wspierać. Wsparcie powstawania międzynarodowych agend badawczych tworzonych w Polsce we współpracy z renomowanymi ośrodkami naukowymi z innych państw. I ostatnia kategoria działań, rozwój kadr sektora B plus R, czyli takie działania miękkie, nieinwestycyjne, poprzez projekty B plus R w jednostkach naukowych lub przedsiębiorstwach, również w ramach międzynarodowych programów badawczych. Beneficjentami będą jednostki naukowe i ich konsorcja, uczelnie i ich konsorcja, naukowcy, studenci, doktoranci, konsorcja przedsiębiorstw i jednostek naukowych, instytucje otoczenia biznesu i jednostki administracji publicznej. Ostatni slajd poświęcony hasłu dosyć popularnemu, myślę, że wszyscy z Państwa o nim słyszeli i pewnie całkiem dobrze znają, inteligentne specjalizacje. To jest wymóg wpisany w rozporządzenia unijne, wymóg, zgodnie z którym wspieranie działań związanych z badaniami, rozwojem, innowacyjnością musi być poprzedzony wyborem priorytetów, czy to na poziomie krajowym, czy to na poziomie regionalnym. W Polsce na poziomie krajowym wyłonionych zostało 18 inteligentnych specjalizacji w takich 5 działach tematycznych: zdrowe społeczeństwo, biogospodarka, zrównoważona energetyka, surowce naturalne i gospodarka odpadami, innowacyjne technologie i procesy przemysłowe. To są oczywiście bardzo ogólne obszary i każdy z tych obszarów można bardzo szczegółowo rozpisać, tak? Bo nie będę temu poświęcał więcej miejsca. Natomiast jest to temat dosyć mocno obecny w debacie publicznej i myślę, że wielu z Państwa w takich rozmowach uczestniczy. Dziękuję Państwu za uwagę. Podaję swój adres e-mailowy. Jeżeli ktoś z Państwa miałby jakieś pytanie, prośbę o jakąś informację dotyczącą programu operacyjnego Inteligentny Rozwój, na jakim on jest etapie przygotowań, kiedy można spodziewać się, nie wiem, pierwszych konkursów, czy w ogóle jakieś pytania dotyczące konstrukcji programu, to oczywiście zachęcam do kontaktu ze mną. Postaram się możliwie najszybciej odpowiedzieć, a teraz dziękuję Państwu za uwagę.